Poprzednio poruszyliśmy temat dotyczący spektrofotometrii. W tym nagraniu chciałabym Ci pokazać, do czego możesz wykorzystać prawo Lamberta-Bera i pomiary za pomocą spektrofotometru. W badanej próbce mamy roztwór manganianu 7 potasu. Mangan w tym związku ma 7 stopień utlenienia. O tym, czym są stopnie utlenienia, będę mówić w jednym z kolejnych nagrań. Związki manganu na 7 stopniu utlenienia mają barwę fioletową. Badany przez nas roztwór jest fioletowy. Po zmierzeniu absorbacji tej próbki, wykorzystując światło o długości fali 540 nanometrów, okazało się, że absorbancja wynosi 0,539. Kuweta użyta do pomiaru miała długość 1 cm. Skoro uzyskaliśmy taką wartość absorbancji, a nie wartość wynoszącą 0, znaczy to, że manganian 7 potasu absorbuje światło o długości fali 540 nanometrów. Interesuje nas, jakie jest stężenie badanego roztworu manganianu 7 potasu. Aby rozwiązać takie zadanie, możemy wykonać serię wzorców. Wzorców, czyli roztworów o znanym stężeniu badanej substancji. Następnie powinniśmy zmierzyć absorbację takich roztworów. Załóżmy, że wykonaliśmy już te wzorce i zbadaliśmy ich absorbancję. Dla stężenia 0,03 mol na decymetr sześcienny absorbancja wyniosła 0,162, a dla kolejnych stężeń absorbancje były następujące. Zgodnie z prawem absorpcji, prawem Lamberta-Bera, wiemy, że absorbancja równa jest epsilon razy stężenie razy długość kuwety. Prawo Lamberta-Bera zakłada, że zależność między absorbancją a stężeniem roztworu jest liniowa. Wykreślmy teraz zależność absorbancji od stężenia na podstawie tych punktów pomiarowych, które wykonaliśmy. Na osi X mamy stężenie w jednostce mol na decymetr sześcienny, a tutaj będzie absorbancja na osi Y. Zawsze, kiedy wykreślasz wykres jakiejkolwiek zależności, pamiętaj o zaznaczeniu osi. Teraz nanieśmy wszystkie punkty pomiarowe. Widzisz? Prawo Lamberta-Bera sprawdza się w tym przypadku. Otrzymaliśmy zależność liniową. Świetnie, możemy iść dalej. Oszacujmy, jakie jest stężenie badanej przez nas próbki. W tym celu zaznaczmy wartość absorbancji dla próbki, czyli 0,539 na osi Y. Następnie zaznaczmy punkt na prostej, który odpowiada tej wartości. A teraz możemy odczytać stężenie naszej próbki z osi X. Wygląda na to, że stężenie naszej próbki wynosi około 0,1 mola na decymetr sześcienny. Ten sposób rozwiązania problemu, jak zapewne widzisz, jest trochę mało dokładny. Tak naprawdę ja tylko szacowałam, jaka jest wartość stężenia. Nie mogę powiedzieć na 100%, że badane stężenie wynosi 0,1 mol na decymetr sześcienny, a nie na przykład 0,11 mol na decymetr sześcienny, czy też, nie wiem, 0,09 mol na decymetr sześcienny. Wiesz, postarajmy się rozwiązać to zadanie trochę dokładniej. Ponownie wróćmy do prawa Lamberta-Bera. Prawo to mówi, że absorbancja jest równa stałej razy stężenie razy długość drogi optycznej, gdzie absorbancja dla badanej substancji wyniosła 0,539. Epsilon jest to molowy współczynnik absorbancji. Tej wielkości używamy, kiedy chcemy wyliczyć stężenie substancji w jednostce mol na decymetr sześcienny. L to długość warstwy absorpcyjnej. Jest to długość kuwety, czyli w naszym przypadku wynosi ona 1 cm. Zresztą kuwety, z jakimi się do tej pory spotkałam przy pomiarach absorpcji badanych przeze mnie substancji, zawsze miały szerokość 1 cm. Szukamy stężenia substancji w analizowanej próbce z roztworem manganianu 7 potasu. Proponuję przekształcić wzór Lamberta-Bera tak, aby przydał się nam do wyliczenia stężenia badanej przez nas próbki. Otrzymujemy w ten sposób, że stężenie równa się absorbancja dzielona przez molowy współczynnik absorpcji razy szerokość kuwety. Absorbancję próbki znamy. Długość kuwety znamy. Molowego współczynnika absorpcji nie znamy, ale skorzystajmy z tych wartości. Wiemy, że dla stężenia roztworu 0,15 mol na decymetr sześcienny absorbancja wyniosła 0,84. Potrzebujemy wiedzieć, jaki jest molowy współczynnik absorpcji. Jest to wartość stała dla danej substancji. Czyli molowy współczynnik absorpcji dla każdego stężenia powinien być taki sam. Zależy on tylko od długości fali, jaką absorbuje dana próbka, od temperatury i ciśnienia.
Przyjmijmy, że te wartości zostały zmierzone również przy wykorzystaniu długości fali wynoszącej 540 nanometry. A co więcej, temperatura i ciśnienie pomiaru nie uległo żadnym zmianom. Więc po odpowiednim przekształceniu prawa Lamberta-Bera otrzymujemy epsilon równe jest absorbancja dzielona przez stężenie razy długość kuwety. Podstawmy wartości liczbowe. Epsilon równa się 0,84 dzielone na 0,15 razy 1. Obliczmy może wartość dla epsilon na kalkulatorze. Molowy współczynnik absorpcji, możemy również powiedzieć, molowy współczynnik ekstynkcji wynosi 5,6. Wyliczmy sobie jeszcze, jaka jest jednostka tej wielkości. Epsilon równa się 1, bo absorbancja nie ma jednostki, dzielone przez mol na decymetr sześcienny razy centymetr. Przenieśmy sobie decymetr sześcienny do góry i otrzymujemy, że jednostka ekstynkcji wynosi decymetr sześcienny dzielony przez mol razy centymetr. Kiedy znamy już współczynnik absorbancji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyliczyć, jakie jest stężenie badanego przez nas roztworu manganianu 7 potasu. Stężenie to wynosi absorbancja dzielona przez epsilon razy L. Stąd też stężenie to równe jest 0,539 dzielone na 5,6 decymetra sześciennego przez mol razy centymetr razy 1 centymetr. Centymetr możemy skrócić i po obliczeniu na kalkulatorze otrzymamy, jaka jest wartość stężenia badanej substancji. Stężenie to wynosi 0,096 mol na decymetr sześcienny. Widzisz? Nie jest to dokładnie stężenie takie, jak oszacowaliśmy tutaj, zaznaczając punkty na prostej. Jak widzisz, pomiary spektroskopowe pozwalają na wyznaczenie stężenia badanych roztworów z bardzo dużą precyzją. Jednak stosując prawo Lamberta-Bera, musimy liczyć się z tym, że nie w każdych warunkach może ono być uznane za poprawne. Jeśli nie pamiętasz, w jakich przypadkach możemy stosować prawo Lamberta-Bera, zapraszam do poprzedniego filmiku. Natomiast teraz opowiem Ci, kiedy i dlaczego to prawo nie może być stosowane. Istnieje kilka przyczyn powodujących odstępstwo od prawa Lamberta-Bera. Przyczyny te mogą być związane na przykład z tym, że do pomiarów nie użyliśmy monochromatycznej wiązki światła, czyli takiej o jednej długości fali. Albo też odstępstwa mogą być związane z badaną próbką. Na przykład, kiedy próbka jest zbyt stężona i zmierzona absorbancja przekracza wartość 1. Kiedy w Twojej próbce stężenie substancji byłoby zbyt wysokie, wtedy cząsteczki tej substancji mogą na przykład agregować, czyli łączyć się ze sobą w jakieś specyficzne ugrupowania, w wyniku czego z pomiarów absorbancji i zastosowania prawa Lamberta-Bera otrzymałbyś pozornie niższą wartość stężenia substancji, niż miałoby to miejsce w rzeczywistości. Odstępstwa od prawa Lamberta-Bera powodują, że nie ma już liniowej zależności pomiędzy absorbancją a stężeniem. Dodatkowym odstępstwem może być to, kiedy substancja oddziałuje z rozpuszczalnikiem. Wtedy też prawo Lamberta-Bera się nie sprawdza. Mimo tych kilku rzeczy, o jakich musimy pamiętać, uważam, że prawo Lamberta-Bera jest bardzo przydatne do pracy każdego chemika. Sama niejednokrotnie z niego korzystam, więc mam nadzieję, że te informacje, które Ci przedstawiłam, przydadzą się również Tobie.